tobie. Przemku, dograjmy. Bo o te pieniądze się wszyscy zapytać. Pytają. Ta, no. Te 13, 14, 15, 16, 50, setki, jak to? Teraz walczą o 17, bo już... Setki to... to dobrze się Państwu tu siedzi. I want to believe. Dzień dobry, witamy serdecznie. Naszym i Państwa gościem jest dzisiaj Aneta Mastalerz. Człowiek wielu funkcji. Prezes. Nauczyciel. Przede wszystkim pani nauczyciel czy nauczycielka? Nauczycielka języka polskiego. Nauczycielka języka polskiego w najlepszej w Zawierciu szkole. W tym momencie pozdrawiamy absolwentów i całe grono pedagogiczne szkół zespołu imienia Stanisława Staszica, tak? Tak, bo za moich czasów tak. To jeszcze był Hutnik. Tak? I chyba tak jest chyba znane, tak? I kojarzone. Tak? Czyli nauczycielka języka polskiego w najlepszej szkole w Zawierciu. I do w tego, powiecie. Oprócz tego, że jesteś nauczycielką języka polskiego, to jeszcze jesteś ambitnym, agresywnym związkowcem. I tutaj kradnę Pawłowi pytanie, bo skoro jesteś związkowcem, to ile opon podpaliłaś pod Ministerstwem Edukacji? Jeszcze żadnej. Jeszcze. Chyba zacznijmy jeszcze. A cegłówki mnie? To teraz cegłówek. Ile cegłówek przerzuciłaś? Też jeszcze żadnej, ale cały czas jeszcze. Ile namiotów rozstawiłaś? Też żadnego. Kurczę, wytrzymali. A ile dni noclegów pod Sejmem? Jeszcze żadnego. No to słaba jesteś związkowczyni. Związkowiec czy związkowczyni? Może związkowiec. Związkowiec. Nie słaba, no ja. Ale to tam do rzucania opon tylko wybranych dają? No chyba tak. Do palenia opon i rzucania... opon to się górnikom chyba nie, no właśnie, nie ta grupa zawodowa. Większą siłę mają. I w rękach, i przebicia przez to. Anetka na pewno walczy słowem, a nie kamieniem. O właśnie, a to mogliście usłyszeć. Dlaczego młodzież teraz nie czyta? Bo ma inne zajęcia. A teraz będzie jeszcze gorzej, bo się nie będzie od tego wymagało. W ogóle się nie będzie lektur wymagało? No, skoro pan minister mówi, że na nowym egzaminie maturalnym nie będzie konieczna znajomość wszystkich lektur. Ale wszystkich? Ale skoro egzamin maturalny polega na tym, że analizuje się fragment tekstu, który jest zamieszczony do arkusza egzaminacyjnego, a przywołać można jako dodatkowe zupełnie teksty inne, niekoniecznie literackie, no to po co? No ale to bardzo umniejszałem rolę polonistów w Polsce. To kto będzie dbał o tą pikę awangardy, o to piękne My słowo? My i tak będziemy dbać, ale niestety nie będzie tego sprawdzał żaden egzamin, przynajmniej na razie. Ale nie później można generalizować, bo jest młodzież, która bardzo dużo czyta. Tak, oczywiście. Ja nie mówię, że koniecznie lektury, bo są rzeczy, które się czyta z przyjemności, a które są takie, które się czyta z przymusu. Tak? No to jacy są dzisiaj uczniowie? Czym się różnią od uczniów 20 lat temu, a czym się różnią od uczniów, kiedy sama chodziłaś do szkoły? Nie, no czyli to jest ten sam czas właściwie, tak? Ta pani dopiero co magistra zrobiła, no. Czym się różnią? Myślę, że sami uczniowie nie tyle się różnią, co system ich trochę zmienił, albo wymusił na nich zmianę. Teraz mamy młodzież, która jest, ja mówię, młodzieżą komórkową. Telefon, wszelkiego rodzaju multimedia, komputer to jest podstawa ich życia. Regresja, dalej się mówi do nauczycieli, profesorze? Czy pani magistra? Nadal się mówi, chociaż nie wszyscy. Czyli jak mówią, na pani, czy magistra? Na pani, ale rodzice zdarza się, że mówią pani magister. No nie, no rodzice to tak. To już się ale, mówi ale... pani profesor? No mówi się, ale już tak, nie tak... Rzadziej. Tak, nie tak często jak... Ale pamiętam, jak mój nauczyciel z techników, Andrzej Grzybowski, mówił, jak to serdecznie pozdrawiam, bo on Andrzeja, mówił zawsze, że profesor to brzmi dumnie, ale niekoniecznie wszyscy zasługują, natomiast jednak myśmy wszyscy mówili profesor. No to się tak zwyczajowo przyjęło, prawda? Ale to mówimy o tym wyjątkowym czasie dzisiaj, a jakbym spytał o to, jak w szkole, jak to w szkole jest? Nie, to myślę, że dużo się nie zmieniło. No, przychodzą, siadają do ławki i prowadzi się lekcje. W tym pytaniu mi chodziło o to, że wszyscy narzekają na dzisiejszą młodzież, prawda? Że ta młodzież taka zła. Ale ja nie narzekam. Ale, i nie pozwalam narzekać na młodzież, jeżeli. I czy ona się zmieniła? Bo mówią, że w tej chwili jest taka ta młodzież ordynarna, nie szanuje nauczyciela, nauczyciel nie ma autorytetu. Gdzieś no ale właśnie, autorytet... właśnie, i to jest najważniejsze słowo: autorytet. Bo na ten autorytet trzeba zapracować. Swoją postawą, swoim zachowaniem i podejściem. Młodzież się zmienia, no to my też się musimy zmienić.
No widzisz, że kiedyś z klucza było nadane, że masz szanować profesora, a teraz profesor... A teraz sobie musi wypracować. Musi wypracować. Ale... No powiem ci, że to jest akurat bardzo dobry kierunek. No ale co, w tej chwili bijesz w nauczycieli, że nie do końca są, nie idą z duchem czasu, tak? Czyli nie stoją na wysokości zadania. Ale ja nie powiedziałam, że nie stoją. Że wypracowują sobie autorytet, no co sobie wypracowali, to niestety mają, nie każdy też się nadaje do tego zawodu, no nie oszukujmy się, może trzeba pomyśleć, gdzie jest moje miejsce. Może... Ja pamiętam, jak ja zaczynałam pracę, Staszista jest moją pierwszą szkołą, tam zaczynałam, ale jak zaczynałam, no to byłam tak naprawdę 4 lata starsza od moich uczniów. No. Bo jak ja byłam rewelacyjne. Ty też miałeś super. Jak byłam zaraz po studiach, w tym samym roku, w którym skończyłam studia, jak dostałam uczniów, którzy są w klasie 5. A przepraszam, od razu polonistyka? Tak, od razu. Czyli ty byłaś zdecydowana od początku? Ja właściwie skończyłam 2 kierunki, bo to na filologii polskiej była specjalizacja nauczycielska i komunikacja społeczna. Miałam świadomość, do jakiej szkoły idę i w jakie różne sytuacje mogą mnie spotkać. Więc, ale że czekaj, nie można podejść. Z czym były związane te obawy? No bo ja jestem ciekaw, bo to moja szkoła. Z czym były związane? Że z chłopoków, no idzie młoda dziewczyna do. I same chłopoki. Tak, sami chłopcy, niewiele młodsi. No. 4 lata, co to jest za różnica wieku? Żadna. Wejdą mi na głowę. To... I wchodzę do klasy maturalnej, czyli 5 klasy technikum i. No trzeba, no właśnie, trzeba się jakoś zachować. Więc mnie się wydaje, że ja zaczęłam z bardzo górnego C. Bardzo poważnie, stanowczo, zdecydowanie, a później można ten pułap obniżać. I myślę, że poszło dobrze. O tym, jak się. Ale te godziny byś chciał? Nie, ja chciałbym teraz. Bo o tym, jak zostałaś nauczycielem i że to twoja pasja, to można poczytać w naszym numerze Zawiercianina, tak? O tym, jak się zostaje nauczycielem. Jest wywiad z Anetą. Natomiast ja bym się chciał spytać, jak się zostaje związkowcem. Bo to nie jest tak popularny zawód, bo ty jednocześnie dzielisz tą pracę związkową i nauczycielską na pół, tak? Tak, tak. Jednocześnie jesteś aktywnym jeszcze nauczycielem i jednocześnie walczysz nie o prawa. Nie chciałam zrezygnować ani z tego i tak. Dlaczego jeszcze? Dlatego, że mam możliwość odejść na całkowite oddelegowanie związkowe, ale brakowałoby mi tego kontaktu ze szkołą. No, pani profesor, no nie wyobrażam. No ja też nie, dlatego staram się dzielić jedno i drugie. Łączyć. To jak się zostaje związkowcem? Bo tutaj rozmawialiśmy troszeczkę, że to jednak wynika coś z rodzinnej tradycji. No u mnie akurat tak. Wszyscy w mojej rodzinie, jeśli chodzi o tą bliższą, dalszą rodzinę, jeżeli związani byli z oświatą, no to należeli do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Więc w domu się o tym rozmawiało, na imprezach się o tym rozmawiało. Ma się to we krwi. Z krwią matki się to wysysa. Czyli co, tą agresję, te kapitalistów? Ale dlaczego agresję? No bo agresję? Ty musisz walczyć, bronić ale praw. Ale to niekoniecznie agresją. A czym? Samą chęcią działania, świadomością tego, że coś się robi dobrego dla siebie, dla ludzi. Agresję? Nie agresją, czyli kobiecy sposób, tak? Znaczy, no bo nam się związkowcy, bardziej jako, nam jako przedsiębiorcom, no bo związkowcy kojarzą się z górnikami. Z górnikami rzucającymi pod parzymi opony. Z flagą tam. A wy ty myszki, tam. No nie powiem, że nie macham flagą, bo nie raz i nie dwa. Z trąbkami to uwierzę, tak. Z trąbkami, z flagami. No ale już się pani profesor przyznała, że nie nocowała pod sejmem. No jeszcze. Może na szczęście nie miałam i mam okazji. Nadzieję, że się też pani profesor nie przyzna, że pani kiedykolwiek tam używała słów na K i spier i tak dalej, bo... No nie przyznam się. W debacie publicznej, proszę panią. Nie przyznam się. No, ale to jeszcze może dojdziemy, bo to ciekawy wątek, co pani poloniska, a pani związkowiec myśli o nauczycielach, którzy takimi słowami między innymi na Facebooku rzucali ostatnio, a to może teraz. Co pani sądzi? To znaczy tak, myślę, żeby nie łączyć życia zawodowego z osobistym, chociaż w niektórych przypadkach się nie da. No właśnie, no bo jednak jak się chce mieć autorytet, to autorytet w szkole i poza szkołą. Ale czy myślicie, że ci, którzy rzucali właśnie tymi kilkoma gwiazdeczkami, no. Nie mają autorytetu? Znaczy, młodzieży znaczy nie, na bardziej nam chyba chodzi no, ale o to, kultury nie trochę brakuje. O kulturę wypowiedzi, nie? No, skoro jednak były gwiazdki,
Ale ja spotkałem wielu nauczycieli, gdzie gwiazdek na przykład w ogóle nie było i ostentacyjnie rzucali mięsem, prawda, na... To już albo udostępniali, wiesz... Ja osobiście tego nie popieram, ale i jako polonistka, jako nauczycieli związkowiec, no i chyba jako człowiek, tak? Ale no każdy ma swoje poglądy i robi co chce. Ja jednak może nie do końca. Mhm. To powiedz mi, co robi związkowiec? No, normalne zadania związkowca. Czym się wy w ogóle zajmujecie, nie? W tej pracy? A mama aż tak dużo czasu? Nie. No bo przecież związkowiec nie przychodzi na kanapę i nie rozmawia o tym, co może zrobić. Jaki procent nauczycieli należy do związków zawodowych? Jeśli chodzi o, mogę powiedzieć o ZNP. O ZNP to jest 54%, jeśli chodzi o zawiercie. 54% jest. Kadry pedagogicznej. A w Polsce? O, to dużo, to powiem ci, że ja się nie spodziewałem, że A w Polsce większość nauczycieli też jest ZNP? Tak, oczywiście, no jesteśmy największym związkiem zawodowym, jednak większość... Czyli ty jesteś naprawdę... Mocna szycha. Mocna szycha, bo nie powiedziałeś, ty nie przedstawiłeś dokładnie. Aneta jest członkiem Zarządu Krajowego, czy Rady Krajowej? Tak? Związku? Zarządu Główny. Związku. Zarządu Główny, przepraszam. Tak, członek Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie. Proszę. Gratulujemy. Jak się dochodzi do takich stanowisk? Krok po kroku. Ciężką pracą. Ciężką pracą, tak. Powiem wam, że ja akurat przeszłam każdy etap. Od zwykłego członka związku przez członka zarządu oddziału, czyli na naszym poziomie lokalnym, przez członka zarządu okręgu, czyli na poziomie wojewódzkim. Teraz jestem wiceprezesem zarządu okręgu śląskiego ZNP i zarząd główny. W naszym zawiercianinie mówisz, że walczycie o zmiany systemowe. Tak, że to jest wasze zadanie. Jedną zmianę systemową, jak pani profesor zechciała wymienić, którą warto podnieść i zawsze o niej mówić, taka ważna dla Rzeczypospolitej. Podwyżki! Znaczy nie, podwyżki to jest słabe, bo nas za to nie lubią. W teczkach pieniądze noszą. Cały czas walczymy o podstawy programowe. Dostosowanie podstaw programowych do obecnego systemu, do możliwości szkół i uczniów. Ale to znaczy to co, że przeładowane programy Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No dlaczego później przychodzi jakiś kryzys? No bo trzeba powiedzieć, że ta sytuacja pandemiczna jest wyjątkowym kryzysem, nie tylko w szkolnictwie, ale wszędzie. I co się robi? I wtedy się zmniejsza ilość zadań na maturze, tak? Ogranicza się wymagania egzaminacyjne. A może trzeba było już dużo, dużo wcześniej trochę pomyśleć, jak odchudzić podstawę programową. I chcecie, żebyście mieli mniej pracy po prostu? Mniej? A da się mieć jeszcze mniej podobno? Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ten materiał nie jest dostosowany do współczesnego świata. Nie oszukujmy się. Są rzeczy, które już tutaj dawno być nie powinny. Ja nie mówię tylko o zmianie lektur czy dołożeniu tych bardziej współczesnych. No dobrze, walczycie o zmiany systemowe, walczycie... O podwyżki. Właśnie, chciałem o te podwyżki, o warunki płacy, bo to jest jedno, oprócz tego, że wiesz, walczycie o tych Wszyscy wiedzą, nauczycieli. Że nauczyciele zarabiają grubo, tak. Pracują mało i mają co? Mają się... Trzy miesiące wakacji mają. I mają się... miesiące w lecie, dwa tygodnie w ferie i Boże Narodzenie, Sylwester... Mają się jak pączki w maśle. Tak, no. I teraz proszę się bronić i tutaj przed światem całym, że wcale nie jak pączki, ewentualnie jak oponki z tą dziurką. Nie. Chciałbym uwierzyć. Słuchajcie, no tak się przyjęło, tak? Nauczyciel pracuje 18, absolutnie. I jakbym się mogła zgodzić? Absolutnie nie. Przyjęło się, pracuje 18 godzin tygodniowo i jeszcze by chciał podwyżkę. Ma wszystkie święta wolne, wszystkie przerwy świąteczne. Ale bronicie między innymi kartę nauczyciela. Pokaż mi jeden zawód, który ma coś takiego jak kartę nauczyciela, czyli specjalny kodeks pracy tylko dla swojego zawodu. No nie ma czegoś takiego, wy jesteście wyjątkowi. No więc dlatego... Żołnierze mają. No więc dlatego mamy co bronić. No, żołnierze mają
swój dlatego kodeks. Mamy ale to nie jest, a nie uważasz, że to jest jakieś nadużycie, to jest jakiś relikt taki, kurczę, gdzieś jeszcze z czasów II Rzeczypospolitej, gdzie ale rzeczywiście... relikt. No wprowadzone są zmiany, dostosowywane do obecnych warunków. Absolutnie karty będę broniła jak... No ale czemu nie uwolnić z tym tego agresorem zawodu? Właśnie. Ale czemu nie uwolnić takiego zawodu nauczycielskiego? Nie nadaje się nauczyciel do pracy, proszę zwalniam. A teraz, żeby zwolnić nauczyciela, to praktycznie trzeba, nie wiem, no, stanąć na głowie, przygotować się do zwolnienia 5 lat wcześniej i próbować, no jak nie? Nie, no, tak, no, no, nie ja jako nie związkowiec lat. 3 lata wcześniej trzeba zacząć myśleć o zwolnieniu i podpowiadała, jak zwolnić nauczyciela. No, absolutnie ale nie, wiemy, bo że jest, po drugiej... jest to no, nie praktycznie jest to... niemożliwe, no, jeśli znaczy mówimy o nauczycielu mianowanym ale... i dyplomowanym. No musiałby pijany zacząć prowadzić lekcje, no mówmy się. No. Ale był taki, co pijany prowadził lekcje i nie wyleciał z roboty. To były trochę inne czasy na pewno. No i czy to jest słuszne? Czy to jest normalne w dzisiejszych czasach, elastyczny rynek pracy, ale... a nauczyciele nie? Został nauczycielem mianowanym do końca życia, nie można go zwolnić. No to nie jest tak, że do końca nie można zwolnić, ale nie powiem w jakich wypadkach. Jako związkowiec absolutnie nie. Musiałby przyjść pijany. Trzeba go upić i wyprowadzić. Tak. W karierze nauczycielskiej dwie sytuacje bardzo mnie zawsze interesują. Zawsze o to pytam nauczycieli, których znam. Najsympatyczniejsza chwila w twojej karierze, kiedy dostałaś awans, czy może uczeń zdobył miejsce na olimpiadzie. Takie, wiesz, jedno wydarzenie, które... Dwa mam. Proszę. I to właściwie to jest zasługa całej klasy, nie tylko jednego ucznia. Zakończenie roku szkolnego, jednego z roczników, który przejęłam po innym nauczycielu, uczyłam dość krótko, niecałe 2 lata, wielka presja przygotowania ich do matury, później ten egzamin zdają, jest 36 uczniów w klasie. W dniu zakończenia roku, mimo że nie byłam ich nauczycielem przez całe 5 lat, mimo że nie byłam ich wychowawcą, 36 czerwonych, bordowych róż, każda przewiązana wstążeczką, włączona, wręczona indywidualnie. Niesamowite uczucie. Zgadza się. No niestety dla równowagi no, muszę zapytać jeszcze najprzykrzejsza taka sytuacja. Najprzykrzejsza dla no. polonistki. No. Jak się że mówi, ktoś nie zdał matury z polskiego. Jak się mówi prawie, nie, bo mi pani przed chwilą głowy najbardziej no przykra, tak. Przepraszam, nie? Najbardziej przykra. Wszyscy, którzy podeszli do matury z polskiego zdali uczucie u ciebie? Naprawdę? No to jesteś no to najbardziej przykra. No nie mam takich, naprawdę. No to nie, nie mam takich sytuacji, które, nie wiem, albo by mi sprawiły przykrość w szkole, albo... Nie, po prostu, nie mam. Po prostu kochasz tą pracę. Tak. I szanuję młodzież, szanuję uczniów. Chciałbym uwierzyć, że wszyscy w Polsce pedagodzy zachowują się w ten sposób, że wszyscy poloniści tak kochają swoją pracę jak nasz gość. Chciałbym uwierzyć, że mój język kiedyś będzie dostatecznie dobry, żeby pani mnie nie poprawiła. I chciałbym uwierzyć, że stawianie przecinków nie będzie kiedyś stawało okoniem między nami. Naszym i państwa gościem była pani Aneta Mastalerz. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Wielka to dla nas przyjemność. Dla mnie również. Dobrze poszło. No i poszło bardzo dobrze. A mówiłaś, że się stresujesz. A zapomnieliśmy o 13, 14, 15. Ale te 15. Ale nie, no. Te pieniądze, mu zakręciła w głowie. Czemku, dograjmy. Bo o te pieniądze się wszyscy zapytać, pytają. Ta, te 13, 14, 15, 16, 50, setki, jak to dostajecie? Teraz walczą o 17. Bo już... Setki to prywatnie. To 50 i setki po. Chociaż teraz to są chyba 40, nie? Ale czekaj, a to 350. To jest nadal tak, że ten, jak się przechodzi na emeryturę, to nie trzeba rezygnować z etatu? Czy możesz pracować do śmierci jako nauczyciel? Nikt cię nie wygląda, tak? Tak. Mamy tu w powiecie. A jakiego mamy najstarszego nauczyciela? No nie wiem, nawet najstarszego nauczyciela. Wiesz, na pewno. Nie wiem, no. Ale mniej więcej. Ale takie pod 70 czy powyżej? Myślę, że może być więcej. Po 70? Pewnie. Zadanie dla naszych. Czekaj, poczekaj. Zadanie dla naszych 4 subskrybentów. Znajdźcie najstarszego nauczyciela w powiecie zawierciańskim. Nagroda 100 zł do tego, do Chicago. Kto pierwszy napisze w komentarzu najstarszego nauczyciela w powiecie zawierciańskim dostaje bon na 100 zł do restauracji Chicago. Jestem bardzo ciekaw, ile ma najstarszy nauczyciel. Czynny, ważne, że czynny. Czynny, nauczyciel czynny, tak?
A ja mam jeszcze o ciężkich orzechach do zgryzienia w pracy związkowej, bo powiedziałaś, że ci się nie podoba, jak ten rząd... A do zgryzienia jest twardy orzech. A co ja powiedziałem? Ciężki. Jak jedną, dziękuję. To drugą. Musi być sprawiedliwie. Tak, dziękuję. Sprawiedliwie. O taki, no, wiesz, przecinków nie umiesz stawiać. Te nawyki pozostaną w polonijskiej. Ciężki. Ale się nie dajecie rozwinąć. Wy tylko tak rzucacie, tak. Koniec. Rzucacie, koniec.